Cześć, siemanko, ja nazywam się Dominik i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat whitelist. Co to jest biała lista? Bo wiele osób może tego nie rozumieć, jak na takie białe listy się zapisywać i co dzięki temu mamy. Więc z punktu takiego psychologicznego i informacyjnego, dzięki właśnie przeglądarkom internetowym, możemy sobie przeczytać, czym tak naprawdę jest biała lista. W odniesieniu do wydarzenia ICO, biała lista to lista zarejestrowanych i zatwierdzonych uczestników, którzy mają wyłączny dostęp do udziału w ICO lub przedsprzedaży. Formularz jest zwykle dystrybuowany do ograniczonych osób w celu zebrania listy e-mail potencjalnych inwestorów do ICO. I możemy sobie przeczytać dalszą część, której ja tej części nie będę czytać, ponieważ wydaje mi się, że każdy ma internet i każdy może przeczytać i dowiedzieć się, czym jest biała lista, ale tak. Tak to mniej więcej wygląda. I teraz, jak na takie białe listy, whitelisty się zapisywać? Ogólnie, jeżeli chcecie być informowani, czy to o białych listach, czy to whitelistach, czy o różnych inwestycjach, farmach, NFT, krypto, DeFi i more, czyli po prostu więcej, to wystarczy, że wejdziecie sobie na ten Telegram, będziecie subskrybować i dowiecie się wszystkich informacji, ponieważ tam będą wrzucane informacje na bieżąco. Więc wydaje mi się, że nic was nie ominie, jeżeli będziecie oczywiście śledzić. I takich kilka list będę udostępniać co jakiś czas. Po prostu jest ich bardzo dużo. I jak one wyglądają? Wyglądają dosyć w sposób prosty, ponieważ tutaj znajduje się nasze wejścia. Tutaj mamy wszystkich wejść uczestników. A tutaj mamy czas. Dostępny czas do zakończenia udziału w tych whitelistach. Jak one wyglądają? Zawiera po prostu informacje, o co chodzi w tej whiteliście, co dzięki temu możemy zyskać, czy po prostu, no wiecie, wszystkie, cały ogólny jakby, ogólna informacja dotycząca projektu. No w sumie tak. I jakie są kroki, czyli jakie zadania musimy wykonać. I tu mamy wszystkie opisane. Przeważnie są to bardzo, bardzo proste zadania typu follow, like, odwiedzenie strony, no nie wiem, polubienie, czy coś tam, skomentowanie, udostępnienie postu na Telegram, czy też na Twitter, na Facebook. Ogólnie no to obojętne zadania, nie? Ale ostatnim zadaniem, przeważnie dosyć powtarzających się właśnie w whitelistach, jest podanie adresu, czy to BSC, czy to różnych tam portfeli, nie? Ale to też pod każdą whitelistą jest to opisane, także o tym się nie musicie martwić. Przeważnie jest to BSC. I oczywiście ostatnie, może nie każdego ulubione, polecenie. Dzięki temu właśnie, dzięki poleceniu możecie zyskać dodatkowe punkty. Ja takich punktów udało mi się zebrać 42 na 895 tysięcy. Tyle ludzi już jest i to zakończy się za 68 minut, więc zobaczymy wyniki. No i taki whitelist mam naprawdę dużo, także wydaje mi się, że warto korzystać z takich białych list, bo dzięki temu możemy dostać udział w różnych ciekawych projektach. Także ja zapraszam was na Telegram, bo naprawdę, jeżeli będziecie subskrybować Telegram, to nie ominie was żadna taka ciekawa nawiązka tych projektów i dzięki temu można fajnie później wypaść. Także to tyle. Zapraszam na Telegram. No i oczywiście subskrypcja, komentarz, like, Instagram, Facebook, cokolwiek. Dziękuję. Do widzenia.